Witam. Dzisiaj taki krótki, luźny filmik, dlatego że dostałem takie pytanie, jak sobie radzę, pomimo że koszę bez osłony głowicy, jak sobie radzę pod drzewami owocowymi, gdy już te owoce spadną, czyli jak już te jabłka, gruszki leżą na ziemi, takie częściowo może nawet zgniłe. I jak wtedy sobie radzę z koszeniem takiego terenu, dlatego że wiadomo, jeśli tych owoców jest tam sporo, no to żyłka, kosząc żyłką, to wszystko bryzga na nas i to naprawdę jest bardzo duży problem. Więc dzisiaj chcę Wam pokazać, częściowo pokazać, jak ja sobie z tym próbowałem radzić, a częściowo też może zapytać Was, co Wy o tym sądzicie, jak Wy sobie radzicie, jakie są Wasze sposoby na tego typu koszenie. Więc pierwsze, co próbowałem zrobić, to po prostu założyć osłonę, dodatkowo powiększyć ją o taką blachę. Tak jak tutaj mam zwykłą osłonę od kosy, dorobiłem do niej sobie aluminiową blachę, trochę większą, dlatego aluminium, że wiadomo, jest lekkie. Ta osłona, mimo że jest spora, ona bardzo mało waży. Oczywiście ona nie chroni całkowicie, ale jednak sporo daje. Jednak to, co mi w niej nie pasowało, to to, że po prostu nie widzę miejsca, gdzie koszę, dlatego że ta osłona musi być większa od żyłki. No po to, żeby chroniła przed tym, co spod żyłki wylatuje, więc musi być większa niż promień koszenia. No i wtedy nie widzę po prostu, gdzie koszę, co koszę i trochę mi to przeszkadzało. Więc tak naprawdę po krótkim okresie zrezygnowałem w ogóle z tego pomysłu. Drugim takim sposobem radzenia sobie właśnie z takimi owocami leżącymi w trawie, to jest moim zdaniem całkiem niezła sprawa, po prostu użycie tarczy, z tym, że nie trójzęba, on też te owoce rozbija, on też pryska sokami i miąższem. Nie tarczy widiowej, dlatego że ona tutaj nie ma ostrych krawędzi. Ona jest raczej przystosowana do cięcia drewna, więc ma tutaj płaskie te zęby i ona też trochę bryzga tymi owocami. Natomiast najlepszym, moim zdaniem, najlepszą tarczą do tego typu koszenia jest po prostu taka tarcza do trawy z ostrymi zębami. Ona bardzo gładko przechodzi przez wszelkie owoce i to całkiem nieźle się sprawdza. Jeśli oczywiście ktoś chce i może kosić tarczą pod drzewami owocowymi, to ona też trochę daje, trochę mniej chlapie wszystkim na nas, także można jej użyć. Natomiast tak naprawdę takim sposobem, który ja w tej chwili stosuję i moim zdaniem sprawdza się najlepiej, to jest koszenie po prostu do tyłu, całkowicie odwrotnie. Wiem, to wygląda śmiesznie i wielu w tej chwili sobie myśli, że o czym ja w ogóle tutaj mówię, ale chodzi o to, że jeśli kosimy normalnie, czyli w lewo, plus do tego żyłka obraca się razem z głowicą w lewo, więc wszystko, co spod żyłki wylatuje, leci prosto w nas, tak? Jeśli natomiast ja koszę w prawo, wtedy wszystko, co żyłka wyrzuca, ona to wyrzuca ode mnie. Dodatkowo ja głowicę pochylam po to, żeby ta druga część żyłki, czyli z tyłu, ona kręcąc się, obracając się, oczywiście ta żyłka wyrzuca do przodu, ale ta druga wyrzucałaby znowu na mnie. Więc ja głowicę pochylam po to, żeby ta żyłka z tyłu, ona tutaj sobie pracowała w powietrzu, a wszystko, co żyłka wyrzuca z prawej strony, ona wyrzuca do przodu. Z tym, że tutaj pojawia się taki problem, że wszystko, co żyłka wyrzuca do przodu, no to leci w miejsce, gdzie za chwilę będziemy kosić, czyli ta trawa, to wszystko nam się tam kumuluje przed nami i my ciągle musimy to przerzucać, co też nie jest dobrym pomysłem. Więc ja mam po prostu taki sposób, że koszę idąc do tyłu, i koszę w prawo. Zaraz Wam pokażę na filmie, jak to wygląda. Oczywiście wymaga trochę przyzwyczajenia i to nie jest takie może wygodne, ale wcale nie jest dużo wolniejsze od koszenia do przodu i wcale po przyzwyczajeniu, po nauczeniu wcale nie kosi się aż tak źle, jak się mogłoby wydawać. A chodzi tutaj o to, że idąc do tyłu, cała trawa, którą koszę, bo ja przypominam, koszę w prawo, więc wszystko leci przede mnie, czyli w miejsce, gdzie już było koszone, czyli nie narzuca mi tutaj na świeżą trawę.
Poza tym, nawet jeśli ruchem, bo wiadomo, że koszę w prawo, ale muszę wracać później w lewo, więc czasem gdzieś tu mi jakąś trawę zawadzi, coś rzuci w moim kierunku, ale tutaj znowu trawa świeża, po której idę, ona blokuje te wszystkie brudy, które próbują lecieć w moją stronę, tak? Bo jeśli ta trawa ma powiedzmy 10-15 cm wysokości i ja nawet jak trochę zawadzę tutaj, przesuwając w lewo, zawadzę żyłką tą trawę i coś próbuje polecieć w moją stronę, to zwykle zatrzymuje się na tej świeżej trawie, która jeszcze jest tutaj przede mną. Także bardzo mało brudu dociera do mnie. Jedynym takim może problemem, który niektórzy będą widzieć, to to, że idąc do tyłu po prostu depczę sobie po trawie, którą za chwilę będę kosił, ale z mojego doświadczenia to nie jest jakiś duży problem. Gdybym kosił tarczą albo trójzębem, wtedy prawdopodobnie byłoby gorzej, dlatego że takie narzędzia nie zbierają tak dobrze trawy z ziemi. Natomiast żyłka, tym bardziej, że ja, tak jak mówię, koszę ją pochylając w stronę ziemi, więc idę bardzo nisko, ona spokojnie taką trawę, mimo że przydepczę ją lekko, ona to i tak skosi i tak zbierze. Ja naprawdę nie widzę, tak naprawdę po przejściu już, nie widzę różnicy, jeśli chodzi o jakość koszenia, w stosunku czy koszę do przodu czy do tyłu. Musimy się trochę bardziej orientować w terenie, gdzie co jest, szczególnie właśnie w sadzie, gdzie są drzewa, gałęzie i tak dalej. No tutaj trochę to może przeszkadzać, ale poza tym mi się zdaje, że to jest najlepszy sposób i ja po prostu tak robię. Oczywiście nie robię tego na dużych obszarach, nie robię tego ciągle, nie koszę tego w ten sposób zwykłej trawy. Podkreślam, tak koszę tylko pod drzewami owocowymi, gdzie mam dużo owoców na ziemi. I po prostu kosząc normalnie, to wszystko by na mnie bryzgało. Po prostu nie da się tak kosić tak naprawdę. Jeśli ktoś próbował, to myślę, że wie, zwłaszcza, że ja koszę bez osłony, głowicy. Także tu jest problem bardzo duży. Jeszcze jedna taka rzecz, którą warto zrobić, to po prostu skosić trawę pod drzewami owocowymi, zanim te owoce zaczną spadać w dużej ilości. Po prostu trochę wcześniej skosić. Wtedy oczywiście mamy następne koszenie za jakiś czas, przez chwilę mamy to z głowy, być może, że jedno koszenie po prostu takie trochę gorsze mamy za sobą. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda różnica między koszeniem do tyłu a do przodu. Oczywiście tutaj nie będę kosił gdzieś pod drzewami owocowymi, tylko na takiej prostej, po to, żeby mieć porównanie między jednym koszeniem a drugim. Tutaj niestety się tak złożyło, że akurat od strony kamery ta trawa jest trochę niższa. Tam dalej, czym dalej idę, tym trawa jest wyższa. Pod koniec to już sięga niemalże do kolana. Zwróćcie też uwagę, że specjalnie do tego porównania założyłem zupełnie nowy fartuch i do drugiego przejścia, czyli jak będę kosił do przodu, też założę zupełnie nowy fartuch, także będziemy widzieli, jaka jest różnica po prostu w wybrudzeniu tego fartucha po takim krótkim koszeniu, krótkim przejściu. Bo przecież od tego jest to koszenie do tyłu, żeby właśnie jak najmniej brudu leciało w naszym kierunku. Zobaczymy, czy to coś daje. Tak jak mówiłem wcześniej, zupełnie nowy fartuch, czyściutki. Oczywiście tutaj cały czas chodzi o sposoby radzenia sobie z koszeniem pod drzewami owocowymi, kiedy dużo owoców leży na ziemi. W tej chwili jeszcze jest taki okres, że nie ma ich tak dużo na ziemi, więc pokazuję po prostu w zwykłej trawie. Gdyby tutaj były owoce, wtedy dużo bardziej by brudziły, dużo bardziej by wszystko chlapało w moim kierunku. Ale ponieważ tutaj jest taka mokra trawa, świeżo po deszczu, więc też trochę jakieś odzwierciedlenie tego, ile brudu leci w stronę koszącego, ile zatrzymać na fartuchu, też będzie trochę widać. A propos prędkości koszenia, to koszenie do tyłu 2,43, koszenie do przodu 2,20. Także niewiele tak naprawdę dłużej. Tutaj teraz pokazuję, jak wygląda fartuch po koszeniu do przodu, czyli można sobie zobaczyć, a tutaj mamy do tyłu,
Widać różnicę po prostu, ile brudu osiadło na fartuchu jednym, a ile na drugim. Więc tutaj mamy takie porównanie, ale oczywiście, gdyby to było koszone pod drzewami owocowymi, gdy owoce leżą na ziemi, wtedy tego syfu byłoby na tych fartuchach dużo, dużo więcej, gdyż tutaj trawa, którą kosiłem, jest dość wysoka, więc tak naprawdę mało, mało brudu z niej leci. Ale jakiś pogląd mamy. A więc, tak jak widzieliście na filmie, koszenie do tyłu, jeśli ktoś już tam trochę sobie poćwiczy, wcale nie jest takie trudne, nie jest dużo wolniejsze niż koszenie do przodu. Bardzo fajnie to idzie i przede wszystkim mniej, dużo mniej brudzi, dlatego że wszystko, cała trawa, praktycznie cały pokos, on leci w stronę przeciwną do nas, nie leci w naszym kierunku. Także moim zdaniem to jest całkiem fajny, fajny sposób i warto go wypróbować. Oczywiście na początku będzie ciężko, tak? No bo to trudno się przestawić. Nie dość, że koszenie w prawo zamiast w lewo, to jeszcze idziemy do tyłu, ale po chwili naprawdę to nie jest aż tak zły sposób. Ale jeśli macie jakieś swoje własne sposoby, jakieś swoje metody radzenia sobie z takim problemem, tak jak tutaj na przykład jest wiele jabłek, które spadło, jak kosić właśnie pod takimi drzewami owocowymi? To bardzo proszę, żebyście napisali pod filmem. Chętnie poczytam. Myślę, że inni też się dowiedzą, jak sobie wy radzicie z tym problemem. Ewentualnie możecie skomentować to, co ja wam powiedziałem, moje metody. Także zapraszam do komentowania. I to by było na tyle, co wam dzisiaj chciałem pokazać. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na moje inne filmy.